Proszę, to jest bardzo fajny napadzik. Koleś robi dokumenty madrazom, a co za tym idzie? Nie ma odkrytych wielu rzeczy i tutaj on akurat jest jednym z tych gości, których no zrobił tyle, ile gra mu kazała. No co za tym idzie? Będzie bardzo ciekawy napad, ale oczywiście zrobił kosatką. Kosatka jest? No jest. A jest więcej, na szczęście ten drugi koleś też nie chce, więc prawdopodobnie napadzik się rozpocznie, więc to będzie akurat coś już ciekawego do ogrywania. Oczywiście ja jestem gotowy i możemy zacząć. Tylko pierwszy jeszcze cutscenkę musi sobie przelecieć. Nawet ją jeszcze pominął, więc ciekawe, czy już resetował sobie, czy po prostu nie chce na to nawet, nie chce patrzeć na fabułę tego, tylko chce po prostu sobie grać. No i dobra, rozpoczynamy płynięcie. Dokąd w ogóle płyniemy? Kurde, nie jest fajnie, że musimy dużo dosyć przepłynąć, ale okej. Czy pan host chce płynąć w prostej linii? To nie jest najlepsze rozwiązanie. Wie pan, panie hoście? Ja bym po prostu płynął na plażę, na dok, coś w tym stylu. Płynięcie bezpośrednio do znacznika, no w tym wypadku nie pomoże, zwłaszcza, że nie masz odkrytego wejścia. A skoro nie ma wejścia odkrytego, no to wiele to nie pomoże, czyli wprost jest to całkowicie bez sensu. Możemy sobie tutaj pobiegać po tym, będzie trochę szybciej. Bo czemu by nie? Ale oczywiście tutaj za panem hostem przede wszystkim, tylko na dopłynięcie do brzegu, albo do czegokolwiek, co tam jest, no to też to jest zadanie. Wziął sobie bronię MK2. Jak ja sam zaczynałem napad, tak samo zrobiłem. Też wziąłem bronię MK2. Dobrze, ludzie. Płyniemy powoli już tam do doków. Wiele nam już nie zostało, wręcz praktycznie zbliżamy się. To tak dosłownie się zbliżamy, że cały czas tutaj podnosimy się, bo cały czas na skałę trafiamy. No ale już zaraz tutaj będziemy. To jest w ogóle ten dok tutaj. Okej, no to myślę, że jest znany. Normalny tutaj doczek będzie rozgrywany. Kurde, znowu skacze na główkę ta postać. Zobaczymy. Oczywiście pan host tutaj kieruje. Ten gdzieś tam wyleciał, nie wiadomo gdzie. Dobra, ja biorę ją, tą brońkę do ręki i zobaczymy, co tutaj będą robili. To jest właśnie najciekawsze zawsze, żeby zobaczyć, jaki jest plan tych randomów. Na razie tylko biegną, dosyć dużo biegną. Pan host się przewrócił? Wygląda na to, że tak. No to niedobrze. Jak pan host spadł do wody, jest lipa. Ale jeżeli ty wpadniesz do wody, jedno to czaje, że mógł po prostu się w tam wpaść, no bo przed przypadek. Byś ty wleciał tam, bo tak, no to byłoby jeszcze ciekawiej. Should we wait? Jest. Jasne. Powinniśmy zaczekać na pana hosta. Mówi, żebyśmy szli. Okej, to idę za tym gościem. Których w ogóle ten koleś ma level 200 równo? Spoko. Ja coś czuję, że prędzej czy później w końcu nas tutaj zobaczą. Na przykład to jest idealne według mnie miejsce do zobaczenia, jak się ten koleś już obróci. Może nas zauważyć. Ale ja idę za randomami. Ja tutaj nie chcę podejmować wiadomo decyzji, bo ja wybrałbym go pierw na zwiad, żeby mu pokazać tunel. No tamtędy to nie możemy iść. Nie da się tamtędy przejść. Trzeba iść głównymi drzwiami. Cóż, plusem jest to, że praktycznie nie mamy alarmu. Z drugiej strony, no nie ma na czym tu alarmu zrobić. Nie było okazji jeszcze. Że nikt żadnego fraga nie wywalił. Teraz się będzie zaczynała akcja. W końcu tutaj coś można zepsuć już. Zobaczymy, czy pierwszego uda się zepsuć gościa. Walnąłem kamerkę, aby wiadomo, przed przypadek ją nie wykryli. Czy on im ściągnął zbroję? Tak, ściągnął im zbroję. Tak było. To jak ściągnął jeszcze zbroję tym gościom, no to już na pewno. Dobra, no to w ogóle mamy klucze. To jest też bardzo interesujące. My mamy wejście do tych drzwi. A ciekawe, czy pan host chce decydować się, żeby i tak wchodzić głównymi drzwiami. Okej, no to wchodzimy z głównymi drzwiami z alarmem. W zasadzie jak im znerfił bronię, armor, no i jeszcze wyłączył te helikoptery, no to jest prosta sprawa. Moja postać widzę, że bombkę zamontowała, no to też spoko, bardzo dobrze. Wiadomo, najlepiej, żebym ja tutaj decydował. Chociaż ja bym zadecydował, żebyście poszli w inną stronę, ale no trudno. Zadecydował pan host. Zdaniem pana hosta nie można mu się przeciwstawić. Wybrał, że wchodzimy agresywnie do tego wszystkiego. Nie wchodzimy na spokojnie. Nie siedliśmy nad tym. Po prostu wchodzimy z buta tak zwanego. To jest akurat ważne i tamto też jedno jest ważne. Kurde, tutaj nawala teraz ten. Teraz ja nie wiem, gdzie co już jest, nie? Oj. Tutaj ekwipunek trzeba szybciutko włączyć. Szkoda, że nie ma jakiegoś szybszego tutaj, żeby to jakoś szybciej zrobić. Dobra, chyba oni się już pozbyli, tych wszystkich gości, albo znacznej większości. Padł koleś, ale dobra. No już zaczynamy powoli ugrywać.
Panie hoście, pan, żeby tylko tutaj nie padł. Już jeden padł, ale to już to jest nie do dobrze. A pan host to nie może, bo on jest wiadomo najbardziej decydującym ze wszystkich. A jak jeszcze tamten padnie, no to trudno, on jak wyjdzie, no to nic się nie stanie. Dobra, mamy klucz. Możemy wchodzić teraz już do dołu. No ale najpierw trzeba dać im możliwość w ogóle zbierania łupów. Zobaczymy, czy będą chcieli je zbierać. Dlatego najlepiej musimy sobie wejść do góry. Mamy jedną przepustkę, to jest bardzo dobrze, bo na agresywnie właśnie najgorzej jest tą przepustką. Dobra, mamy już kartę dostępu, świetnie. No i tutaj sobie zabieramy to, no i idziemy. Pan host się już decyduje tam na hakowanie tego tam wejścia, więc sobie nie hakuje. Ja po prostu przymierzam sobie dalej. Po prostu idziemy sobie dalej. On tam robi, co tam chce. Ja po prostu tutaj się zajmę zabieraniem następnych łupów. Dobra, tam Paweł. To już jest nieaktualne, co mówisz. Było aktualne, ale już przestało. Dobra, widzę, że armia do mnie zmierza. Zaraz będą tutaj wchodzić. No, trzeba się ich pozbyć. Dobra, no i jeszcze ostatni na dobitkę. Świetnie, no i ja sobie wchodzę do środka i zabieramy, o proszę. Akurat w tym miejscu złoto mi się przytrafiło, więc zabieramy sobie złoto. Świetnie, świetnie. Nic tam akurat więcej nie ma. Dobra, ja w takim razie schodzę sobie tutaj na dół. I kurde, ja tak mi się schował, że ja go nie zauważyłem na radarze i prawie padłem przez to. W każdym razie tu sobie otwieramy drzwi. Przez to dostaję chwilowego godmoda. Ale być może wystarczy, abym mógł zdążyć to otworzyć i jeszcze ich pokonać przy okazji. O, akurat bardzo krótki był i szybki. Ale zobaczymy, bo jest bardzo duża szansa, że to się może wydarzyć, że jednakże nie. To jednakże jest git i tutaj nie ma nic ciekawego. Przyciskamy sobie to. Odsuwamy się kawałek. Tutaj tam przestań. No i dobra, teraz trzeba kodzik zrobić. No i dobra, otwarte. No i zabieramy sobie dowodziki ze sobą. Spoko, oni tu sobie otworzyli. Świetnie. Ciekawe, czy oni będą mieli, czy będziemy wychodzili od razu. Czy ten, czy jeszcze coś będą chcieli tu poszukać po tej rezydencji. Jakby chcieli, można byłoby w sumie pójść. Ja sam bym poszedł najlepiej. To wiadomo, że oni nie wiedzą, o co chodzi. Tutaj jak wygląda sprawa, chyba gotówka tylko leży. Tak to może być. I chyba poszli od razu do wyjścia. Ale zobaczmy. Tu jest gotówka. O, jest złoto też. Kurde ty, jaki fart akurat. Idziemy do nich. Napełniam torbę, to już i tak nic nie będę wiedział. Dobra, udało się mobów pokonać. Moby padły, teraz przekąski. Idziemy do nich. Idę tutaj do was. Wiecie, już teraz już możemy wychodzić jak chcecie, nie? Śmieszne jest to, że w sumie ja im tutaj najwięcej łupu zebrałem. Oni już tak niekoniecznie, no ale no trudno, no co można więcej powiedzieć. Mi zaraz amunicja się skończy w karabinie, co jest oczywiście bardzo niedobrą wiadomością, ale no czymś muszę walczyć. 20 ammo to jest niewiele. Co oni poszli? Oni poszli po te łupy tam, chyba on na to wychodzi. Chyba uznali, że nie wiadomo jak tam weszli. Zalewamy sprawę. Trzeba się po prostu tych pozbyć gości. Świetnie. Potem już tylko sam pistolet zostaje, więc to już niewiele. Pan host właśnie padł? Chyba na to wychodzi, że padł. No, pan host sobie padł. A ten drugi koleś za to torbę napełnił. O, to też dobrze. Czyli coś tam znalazł po drodze. Go away. Nie możemy tak, o panie hoście. Póki nie przyjdziesz tutaj, ten koleś, to ja nie mogę stąd wyjść. Ale z drugiej strony on też zrobił wszystko, co mógł zrobić, czyli torba napełniona, napełniona. Ja teraz dostałem przewodniczącwo, tak można powiedzieć, w tym napadzie, więc teraz ja decyduję, gdzie klikamy. No miejmy nadzieję, że tylko on za mną jeszcze poleci, to będzie jeszcze łatwiej nam uciec z tej wyspy. No panu postawi nie najlepiej to wyszło, no ale no wchodziliśmy agresywnie tutaj, rozwalając przednie drzwi, więc no to też spowodowało swoje. No to w ogóle wybuchło. Aż taki potężny jest ta broń. Dawaj, jedziemy za mną. Ja prowadzę. Albo rzucił tym jeszcze ewentualnie granatem. Też to jest możliwe. No jeżeli koleś oczywiście tam ogarnia temat, no to wie, że gdzie uciekamy. A skoro tędy pojechał, no to za mną pojechał, no to prawdopodobnie tak. No ja już sobie uciekłem w sumie. Dobra, to więc tutaj zaczekam, aż na mnie to po prostu do mnie przyleci. Ale na to wychodzi, że tak. No to niestety tylko pan host nie dał rady. Ale wywozimy całe 2 miliony, więc chociaż coś z tego będzie napadu. Oni tylko zabierają 2%, więc to jest akurat spoko. No i napad się zakończył, więc to jest akurat dobra sprawa. 2 miliony ze sobą zabieramy z wyspy. 2% tylko boty zabierają, więc niespełna, więc praktycznie mamy 2 miliony do podziału. Tak to można byłoby w skrócie nazwać na 3, więc to już akurat sytuacji złej nie będzie, bo ponad 300 tysięcy z napadu będzie. O, ja mu daję torwę. Pana hosta z nami nie ma, niestety. Jak przejąłem jego działkę, ja biorę 70 tam procent. W sumie nawet nie, nawet więcej jeszcze swoją biorę, czyli 85,5. 85,5.
85% biorę dla siebie i tyle. I napad zakończono, no i będzie platyna, no kurde, no co, nie dziwiłbym się, jakby byłoby coś innego, oczywiście tam wiadomo, potencjalne łupy jakieś wywalone za 5 milionów, nie da się nawet tyle zebrać na tym napadzie, no i udało się zrobić, jest okej. No i byłaby chyba elita, tego że ktoś padł, nie, pewnych to nie było, ale byłaby elita, czasowo się zmieściło, ale... Ten koleś właśnie co padł, no nie miał pełnej torby, co za tym idzie, no nie dało się zrobić elitki. Ale ten drugi zrobił pełną torbę, o dziwo. Szkoda, zawsze byłoby dodatkowe 50 tysięcy. No i CTV-nie tutaj przywijamy sobie oczywiście tego, no wiadomo, fajnych napojów, tam jedziemy sobie tam wodzka. I proszę, pan host zarobił z tego wszystkiego 1 380 000, to jest oczywiście spoko, hajsem, niech na pierwszy raz. Chociaż nie oszukujmy się, wydaje mi się, że gdyby grał to sam, mógłby nawet o wiele więcej zarobić niż z nami. No, ale wiadomo, bywa to różnie. Ale z mojej perspektywy spoko, ponieważ pierwszy raz zawsze jestem ciekawszy. Kajo Perico. I cóż, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.